Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kurki w śmietanie. Mam tutaj 20 deko kurek oczyszczonych, jedną cebulę i na patelni mam łyżkę masła. Cebulę pokroimy w drobną kosteczkę i przysmażymy do podsmażonej cebuli. Dodamy kurki i będziemy smażyć około 10 minut. Później dolejemy śmietanę, doprawimy solą pieprzem i będziemy mieli kurki w śmietanie. Jeżeli cebulka jest dosyć grubo pokrojona, należy ją przesiekać. Tak. Cebulkę podsmażamy, a kurki pokroimy. Cebulę od czasu do czasu należy pomieszać. Czonki kroimy w plasterki, a pozostałe ja sobie tak rozrywam. I mamy rozdrobnione kurki. I dołożymy do cebuli. Cebulę już mam podsmażoną i dorzucamy kurki. Doprawimy solą, pieprzem. I będziemy smażyć 10 minut, często mieszając. Po 10 minutach kurki zalewamy pół szklanki śmietany 30-procentowej i gotujemy do zgęstnienia. I mamy kurki w śmietanie. Jeszcze potrawę spróbujemy, czy jest odpowiednio doprawiona. Tak. Fantastycznie smakuje i tak oto wyglądają kurki w śmietanie. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.